Dobra, więc może wreszcie zacznę opowiadać o fabule, bo tak trochę nie wspomniałem ani trochę o tym. Sonic and the Secret Rings, jak mogliście zauważyć, dzieje się w baśni Tysiąca i Jednej Nocy. I po prostu Shara, Eraser Jin usuwa świat tak naprawdę tych baśni i Shara przybyła do Sonica na pomoc, prosić go o pomoc i tak oto nasz jeszcze tam wylądował. I teraz mówi, że król, jak on to miał, Sharia, jest w niebezpieczeństwie, bo Razor Jin ma się tam do niego dostać, bo jest głównym bohaterem właśnie Tysiąca Jednej Nocy. Więc idziemy do Sand Oasis i będziemy tutaj się ścigać. Znaczy nie będziemy się ścigać, ale wiadomo. Więc to jest pierwszy taki autentyczny poziom. No i tutaj jest coś, co też się pojawia w Black Knightie, czyli skille. Mamy różne skillsety. Możemy sobie tutaj jak chcemy customizować. To jest trochę jak w Sonic Generations, jeśli graliście w tą grę, a tej nie. Więc możemy tutaj customizować sobie jak chcemy. Wezmę ten ring bonus, bo w sumie nie mam nic innego lepszego. No i to tyle w zasadzie. Nie ma tu nic specjalnego. Po prostu podczas historii dostajemy więcej skilli i tak sobie robimy. Jak chcemy. Oczywiście im więcej skilli, tym jesteśmy bardziej OP i gra staje się dużo lepsza, bo szczerze Sonic the Secret Rings jest dużo lepszy, jak się ją przejdzie i się ma te wszystkie skille. To gra autentycznie się wtedy staje dużo lepsza. Tu przyznam. I nie wiem, o, trochę tutaj spada framerate, ale spokojnie, to jest jedyne miejsce, gdzie tak naprawdę ten framerate spada, więc stwierdziłem, że nie będę tego nagrał w 30 fpsach. Te kulki później będą nam przydatne, teraz po prostu tak sobie zbieram, bo tak dużo jestem przyzwyczajony do tego, ale te kulki później się wyjaśnia, co chodzi. I naprawdę, jeśli chcecie zagrać w tę grę, to szczerze powiedziawszy, bardziej bym polecał wam ściągnąć na przykład jakiś 100% save. Wtedy autentycznie dużo lepiej się gra w tę grę. Albo możecie zrobić też jak ja, po prostu przejść, wiecie, żeby przyzwyczaić się do sterowania i tak dalej, po prostu przejść za pierwszym razem grę normalnie, a później dopiero, wiecie, 100% save i jedziemy po prostu z tym kotem. Bo ta gra nie jest aż taka zła, można powiedzieć, do tego przygotuje. No ja akurat stwierdziłem, że nie chcę robić tego na moim serii, jak już zrobiłem. Po prostu sądziłem, że ciekawsze dla was będzie, jak po prostu zacznę grać to od początku, no bo nikt tu nie przychodzi, żeby popatrzeć, jak gra wygląda później, tylko jak gra wygląda od początku też. Więc no. Znaczy, jak jeszcze rzecz biorąc, okłamuję trochę was, jak ta gra wygląda, bo niby mam ten patch na 60 fps, ale no nie ważne. Bo szczerze powiedziawszy, ja nie rozumiem, dlaczego te gry nie są w 60 fpsach, w sensie Secret Rings i Black Knight, bo z tym patchem to po prostu wszystko tak pięknie działa. No mówię, to jedno to na początku był ten mały spadek. Mały spadek wydajności, ale poza tym to jest po prostu, nie wiem, no Black Knight tak samo, tylko Misty Lake tak naprawdę jakoś, wiecie, trochę chrupie, ale poza tym gra też praktycznie cały czas działa w 60 fps, więc nie wiem, wydaje mi się, że z ciut większą optymalizacją spokojnie mogli zrobić to w 60 fps, nie wiem, czemu stwierdzili, nie? Może gra była rushowana, dlatego nie mogli jakoś to ogarnąć. No i zdobyliśmy czerwony pierścień, to jest tak samo jak w innych grach Sonica, których się pojawiały, czyli jak Generations i Forces. No dobra, tu się jeszcze trochę chrupie, ale poza tym jest ok z frame rate'em.
Specjalnie nawet sprawdzałem przed nagrywaniem tego, tak, wszystkie poziomy, znaczy nie wszystkie poziomy, ale wszystkie światy sobie włączyłem, czy przypadkiem właśnie nie... O, i to jest epilepsja mode. Dammit. Nie lubię grindowania w tej grze. Nie lubię sekcji grindowania. Dobra, no i teraz przechylamy cały czas w jednym miejscu. Reload. Wiremold. Nie wiem. Jak nazywacie Wiremold? Bo ja po prostu na to mówię Wiload, bo wiecie, pilot i Wiload. Oczywiście no po angielsku to jest Wiremold po prostu. Nie wiem. Bardziej mi pasuje chyba polska nazwa. Wyjątkowo mi polska nazwa pasuje. Bardziej. To jest najnudniejsza sekcja tego poziomu. Nie wiem w sumie po co go decydowali. Go tutaj. Okej. No dalej. Co też mi się podoba bardzo z Secret Rings i w ogóle ze grami Storybook, że to są tak naprawdę jedyne gry Sonica, które miały w sobie fanarty. Bo po prostu, no, dali po prostu fanarty i było fajnie. Co też jest małym minusem, bo to był Black Knight czy Secret Rings? Wydaje mi się, że Black Knight. W Black Knightie, no, ktoś niestety nie umiał się bawić i nie fajnie się zachował i mój jump dash jest do dupy. Po prostu ktoś się nie fajnie zachował i dał czyjś fanart, podpisał się jako tajna osoba, znaczy nie tajna osoba, ale powiedział, że to jest jego fanart, co jest oczywiście bardzo niefajną rzeczą do zrobienia. Wydaje mi się, że to była taka rzecz, która Sega stwierdziła: wiecie co? Chyba jednak tego nie robimy. Jak ludzie nie umieją zachować, wiecie, nie umiem być fair, to po co w ogóle mamy się starać z tym? Co, trochę do tego wrócili, bo niby na livestreamach teraz pokazują fanarty, ale no, w gierkach nie sądzę, że kiedykolwiek już się pojawi. No bo wszyscy lubią jakby shitować na Segę, ale no, fani nie są lepsi tak naprawdę, przynajmniej w tej sytuacji. No fani to tylko przez tego jednego typa wszystko zostało, że tak powiem, zaprzepaszczone. What's Dr. Eggman doing here? Aha! I knew it! This is all another one of your schemes! What is the meaning of this? I am Shar-Yar, king of this land! Eggman, what are you up to this time? Sonic, wait! You're making a mistake! This is him! This is King Shar-Yar! Really? Such insolence! Guards! Seize this blue spiky thing at once! Where are your men, Your Highness? Oh, that's right. Let me explain. When the evil spirits appeared out of nowhere, everyone turned and ran, and I was stuck having to hide in that jar. No! Help me! Well, well. Guess it's time for a little action. No, więc znaleźliśmy Eggmana. Więc tak, wszystkie postacie tak naprawdę, które jakoś są w tej grze, są jakoś brane z postaci Sonic, no. Ten King, król Sharia, no to właśnie jest Eggman, no i... Czy to jest w tej grze? Nie wiem, nie pamiętam szczerze. Wiem, że Knuckles jest, ale no, więc... W Black Knightie i tutaj to jest właśnie, że no mamy po prostu postacie ze świata Sonica, które są tutaj też w jakichś innych rolach. Co jest nawet spoko to jest, mi się wydaje, że według mnie to jest dużo lepsze, niż gdyby po prostu no, dali, powiedzmy w cudzysłowie, autentyczne postacie, a nie właśnie tych... Fajne dialogi po prostu się z tego wynikają. I podoba mi się to, że tak zrobili. No więc teraz mamy nie być defeated.
Nie będę jakoś zbierał tych czerwonych... więc nie będę zbierał za bardzo tych czerwonych pierścieni, bo nic nie dają za bardzo. Ale no, czasem tak będę robił, bo tak, mam taki kaprysik. Cyk, cyk. Cyk. W sumie to jest nawet fajne, tak? Po prostu machanie tym Willotem i robienie tego homing attacku, to jest... Wow, 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 wow. Wow. Okej. Okay. Byłem blisko. No nie! No nie! Nie chciałem tego brać nawet. Cyk, dziękuję bardzo. Jadymy, lecimy. Dajesz Sonic. Jej! Brąz! Fajnie! Jest to spoko. Nawet. Dobra, tam nowa misja, bla bla bla. Ten poziom ma superowego bossa, tyle mogę powiedzieć. O Jezu. Dobra, więc teraz będą takie głupiate. Mogę powiedzieć challenge. Na przykład. Nie rozwal tego dzbana. Nie rozwal dzbanów. Że to się chyba po polsku inaczej mówi, ale nie wiem jak to inaczej. Chyba dzban po prostu, nie wiem. Nie wiem, nie pamiętam już nawet. Dobra, jedyny. A nie wiem. Ja nie lubię tego, takich challenge typu nie rozwalaj czegoś, bo zwykle mam po prostu, wiecie, taki odruch mięśniowy, że no, każdy lubi rozwalać rzeczy w grach. I po prostu nie cierpię po prostu tego. To jest mój odruch, żeby rozwalać rzeczy, a ty mi po prostu dają takie, no nie rozwalaj, takie okay, come on. Serio, really? Really, man? Why are you doing this to me, man? Why are you doing this to me? I nie lubi. No co poradę, no kurde. Nie lubi. Przyznaję się. Cyk. Cyk. Ale to lubię, że to jest taki, można powiedzieć, rytmiczny homing attack. Nie wiem w sumie, czemu go aż tak lubię, ale... Ale fajna jest taka rytmika. O Jezu. Kamera? Kamera? Jak ja się po prostu kurde boję, że nagle po prostu będzie, wiecie, tak za... O właśnie, tutaj. Za rogiem. I go stłuczę przez przypadek. Bo się albo zagadam, albo nie zauważę go, więc... To zadanie przeszedłem tylko raz. Cyk. Przeszedłem chyba tylko raz i tyle, i już stwierdziłem, że nie, pierdziele, nie robię tego. Dobra. YOLO, kurde, jedyny dalej. Kolejny poziom. Nawet dwa, kurde. Turbo Boost, Top Speed Increase, okej. Tax Nibble Pearls. To akurat nie jest mi za bardzo potrzebne. O, a jednak jest Tails. I thought I was done for. Tails? What are you doing here too? Tails? My name is Alibaba. Come on, Tails. I know it's you. I'm very sorry. He seems to have mistaken you for someone else. Oh, it's okay. I'm still very grateful that you saved me. I might not be very strong, but I've still got some tricks up my sleeve. If you ever need my help in return, it would be the least I could do to repay you. Thank you. If something comes up, we'll be sure to call you.